Moc ludzkiej seksualności. Wszystko składa się z energii pozostającej w ciągłym ruchu. Poczone w uszy od przestrzeni wewnątrzkomórkowej i atomowej komórek waszych ciał, aż po najdalsze krańce wielowszechświata, pole istnienia jest bezustannie twórczą ekspresją włączoną w cudowny taniec inteligentnej energii kosmicznej. Głównym wyzwaniem stojącym przed wami w czasach przyspieszenia jest nauczenie się, jak zarządzać subtelną energią w celu przejścia do następnej fazy poszerzania świadomości. Energia przybiera zróżnicowane kształty i formy, zatem musicie nauczyć się kierować nią mądrze, ponieważ na każdym poziomie rzeczywistości twórcza ekspresja jest tylko wówczas optymalna, gdy harmonizuje z kosmicznym prawem. Pole istnienia składa się ze świadomości zbiorowej, która jako całość jest zarówno jednią, jak i zbiorem części. Każda część uczy się o samej sobie dzięki ciekawości i dzięki oddzieleniu. Uczy się również poprzez podróżowanie przez nowe terytoria w celu zainicjowania twórczych przeżyć. Po których to podróżach powraca wzbogacona o unikalne spostrzeżenia i różnorodne ekspresje energetyczne, by ponownie połączyć się z innymi w tanecznym ruchu. Na każdym poziomie rzeczywistości świadomość uczy się sama siebie. Podczas gdy wasz układ słoneczny przemierza nowe obszary kosmosu, napotykacie w rejonach Wielkiego Niebieskiego morza tańczące wzorce świadomości. Kosmiczne cząsteczki są żywymi inteligencjami, niosącymi wzorce i kody świadomości, które stymulują przemożne niebieskie aktywności. Na poziomie osobistym wejście w kontakt z tymi kodami wzbudzi w twym podświadomym umyśle pewne głębokie pragnienie zjednoczenia się z wewnętrzną wiedzą z poczuciem, że życie jest wybraną przez ciebie i uświęconą podróżą w głębie tańca tworzenia. W miarę upływu lat na Ziemi zajdzie wiele zdumiewających zmian, które pobudzą rozwój ludzkiej świadomości. Obecnie uczycie się o takich aspektach rzeczywistości, które w pewien sposób wzbogacają wasze osobiste plany dotyczące wyrażenia twórczości w przyszłości. Wasze podejście do życia oparte jest zawsze o dokonywanie wyborów. Kiedy celowo wybieracie ścieżkę mocy, wasza decyzja powiadamia pole istnienia o tym, że poszukujecie możliwości nauczenia się, jak polepszyć swoje sposoby wykorzystywania energii tak, by stać się panem własnego życia. Pamiętaj, twoje przekonania tworzą warunki twojego uczestnictwa w rzeczywistości, są fundamentami dla idei, z których jest zbudowane twoje życie. Owe przekonania splatają się ze zbiorem wielowymiarowych decyzji i porozumień zawartych przez ciebie w celu badania specyficznych aspektów trójwymiarowej egzystencji, które wzbogaci twoje duchowe ja o unikalny, twórczy wgląd w siebie. Energia seksualna pod względem tego, czym jest i tego, w jaki sposób z niej korzystasz, może przyczynić się do odzyskania wszystkiego, co święte i czego brak w twoim życiu. Częścią wielowymiarowej krzywej uczenia się jest korzystanie z własnych zdolności emocjonalnych. Kiedy rozwikłany zostanie taniec energii emocjonalnej, niewątpliwie ujawnione zostaną twoje przekonania. Emocje to indywidualny, unikalny, osobisty wyraz postrzegania i interpretacji rzeczywistości. Inteligencja emocjonalna, która może być najtrudniejszym do opanowania elementem rzeczywistości fizycznej, podlega uczeniu się i rozwojowi poprzez odpowiedzialność i rzetelność. Głównym zaś wyzwaniem dla równowagi emocjonalnej jest energia seksualna, prawdopodobnie zarówno najtrudniejsza do zrozumienia, jak i najbardziej niebezpieczna z energii, która swą mocą może życie zarówno dawać, jak i zniszczyć. W ramach wniesienia wkładu w uzdrawianie wzdłuż linii czasu, otwarte i uczciwe zbadanie energii seksualnej pod kątem, czym jest i jak jej używać, może przyczynić się do odzyskania wszystkiego, co święte i czego brak w twoim życiu. Prosimy, abyś zastanowił się, czego nauczyłeś się o sobie i o życiu poprzez swoje doświadczenia seksualne oraz, co więcej, jakie nowe rozwiązania pojawiają się na horyzoncie twego budzącego się umysłu. Kiedy nauczysz się, jak z pewnością siebie i gracją zarządzać swoim ciałem, zwłaszcza w sferze seksualności, wówczas odnajdziesz większą przyjemność. Twórcze spełnienie i radość płynące z poczucia celu i znaczenia życia. Seks jest tańcem energii, jest miejscem waszego zetknięcia się z witalnymi siłami tworzenia, jak również deklaracją waszej tożsamości w rzeczywistości fizycznej. Seksualność stanowi istotny element waszej kreatywności.
oparte o odpowiednie wartości wasze doświadczenia seksualne niosą romans, podniecenie, zaufanie, wspólnotę, intymność, namiętność, przyjemność, zabawę, obfitość, troskę, miłość i poczucie własnej wartości. Sfera seksualności jest jak olbrzymi las, pełen nieodkrytych jeszcze tajemnic. Seks jest życiem, wy, ludzie, jesteście istotami seksualnymi i nie uniknięcie posiadania genitaliów, jednak to wasze przekonania na temat seksualności mogą być źródłem wielu wewnętrznych konfliktów skutkujących unikaniem prawdziwego zrozumienia seksualnego. Wasza ekspresja seksualna jest uwarunkowana waszymi poglądami na temat tego, kim jesteście oraz ile jesteście według siebie warci. Relacje seksualne nie są zdarzeniami losowymi. Zdarza się, że kontakty seksualne przetrwają próbę czasu, wzbogacając się o jednoczesne zakochanie i inne sytuacje, które przydarzają się w międzyczasie. Bądź też są odpowiedzią na poszukiwane rozwiązania pochodzącą z innego wymiaru. Czy zdarzyło ci się kiedyś, w trakcie aktu miłosnego, poczuć, że znasz swojego partnera z innego czasu i z innego miejsca albo w innej fizycznej postaci? Energia seksualna pozwala bowiem także na karmiczne otwarcie się na swoją osobistą czasolinię, szczególnie w czasach przyspieszenia, gdy w ciągu jednego wcielenia przeżywasz 100. Dzieje się tak, dlatego że wówczas można przyciągać ludzi ze swoich tak zwanych minionych wcieleń w celu odtworzenia specyficznych doświadczeń, które mogą pomóc w uleczeniu nierozwiązanych kwestii. Osiągając wyższy poziom świadomości, możecie zreinterpretować zdarzenia, gdyż macie lepszy wgląd w samego siebie, możecie likwidować blokady energii ofiary, kata, które trzymają was oraz inne wersje waszego ja w ramach pewnych sztywnych wzorców, które krążą wciąż wokół tych samych problemów, choć nigdy nie pozwalają na zgłębienie tajemnicy przebaczenia. Przyjmij swoją moc, aby uzdrowić swoją tożsamość seksualną. Wgląd w samego siebie to dojrzały plon, który możesz zebrać w czasie żniw nanosekundy. Rzeczywistość to twór otwarty, takie są również twoje seksualne doświadczenia. W dzisiejszym społeczeństwie media wykorzystują seks bardzo intensywnie jako towar, który umożliwia sterowanie waszą uwagą za pomocą sugestii, że będziesz bardziej sexy, jeśli kupisz daną rzecz lub zrobisz inną rzecz, którą ci zalecą. Mimo to seks jest jednak nadal wyjątkowo prywatnym i bardzo osobistym przeżyciem. Zanim czegoś się o nim nauczycie i go doświadczycie, seks stanowi jedną z największych tajemnic życia, ale kiedy już rozwiążecie tę zagadkę, możecie się całkowicie zagubić w zwodniczej energii psychicznej, którą seksualność nieuchronnie wyzwala. Sfera seksualności może rozciągać się od rozbitej, wyizolowanej i przepełnionej bólem części waszej tożsamości ku ekstatycznej, wciąż rozwijającej się integracji świadomości mentalnej, fizycznej, emocjonalnej i duchowej. Krótko mówiąc, energia seksualna jest osobistym wyrazem surowej, pierwotnej energii zgromadzonej w waszym ciele, jest najważniejszym rodzajem dostępnej wam energii, ponieważ jest absolutnym wyrazem mocy twórczej, skutkującej powoływaniem nowego życia. W obecnych czasach przemian wśród społeczeństwa reklamowana jest skrajnie zdewaluowana wersja seksu, która jest niezbyt subtelną próbą odwiedzenia was od zdrowego, wypełnionego energią, kochającego i odświeżającego aspektu seksualnego połączenia. Wielu ludzi albo boi się panicznie genitaliów lub ma na ich punkcie obsesję, co skutkuje ich separacją od jednego z najwspanialszych doświadczeń duchowych danych istotom biologicznym. Taki stan rzeczy pozbawia zarówno was, jak i całą waszą planetę prawdziwej obfitości zdrowia, bogactwa, szczęścia i pokoju na świecie. Na tym samym poziomie rzeczywistości kształtują się parametry twojej dostępności. Kształtujecie to, co jest, a co nie jest nieosiągalne, czemu dajecie, a czemu nie dajecie do siebie dostępu w życiu. Jednak w rzeczywistości fizycznej, jak sam dobrze wiesz, nie masz najczęściej pojęcia o planach, jakie wybrałeś do realizacji, zanim tutaj przyszedłeś. W zgodzie ze zbiorowymi porozumieniami istniejącymi w trójwymiarowej rzeczywistości, wszystkie formy życia w systemie przyrody są zaprogramowane do rozmnażania się. Tworzenie życia poprzez ekspresję seksualną wdrukowuje w kod DNA percepcyjne doświadczenia każdego pokolenia,
zasadniczo tworząc i wzbogacając archiwum żyjącej biblioteki Ziemi. Jesteś stworzony z warstw energii powiązanych z Twoim duchowym ja, które podróżuje pomiędzy wieloma różnymi rzeczywistościami. Kiedy przybywasz na Ziemię, dostosowujesz się do zestawu grupowych ustaleń, a zwłaszcza uczysz się akceptować ciało i swoją płciowo-genitalną tożsamość, wehikuł pozwalający doświadczać fizycznej rzeczywistości. Twoje duchowe ja w sposób naturalny godzi się na określone ramy czasowe, w których jesteś umieszczany poprzez pieczęć niebieskiego kodu, jaki twoje ciało otrzymuje w momencie narodzin. Godzi się ono również na istniejący system zbiorowych przekonań i wierzeń specyficzny dla twojej kultury oraz na genetyczny system przekonań twojej rodziny i lokalnej społeczności. Akceptowanie ekspresji seksualnej jest masowym porozumieniem koniecznym dla zachowania ciągłości trójwymiarowego doświadczenia energii. Kiedy stwarzacie dzieci, tworzycie życie i przyczyniacie się do poszerzania żyjącej biblioteki, zapewniając ciągłość tej wersji gry zwanej istnieniem. I chociaż seks jest niezbędny dla przetrwania waszego gatunku, zawsze macie wybór, co do tego, czy wykorzystać swoją energię seksualną do powołania życia, a jeśli posiadanie lub nieposiadanie dziecka jest częścią twojego planu, możesz określić szczegółowe porozumienia, które pomogą ci trzymać się tych wybranych intencji. Celem seksu jest przyciągnięcie partnera, który zechce współpracować z tobą nad określonymi kwestiami, które są kluczowe dla waszego osobistego rozwoju i przemiany. Moc energii seksualnej i korzystanie z niej są kwestiami znacznie bardziej złożonymi niż pociąg fizyczny, oparty o atrakcyjność fizyczną i status społeczny. Seksualna energia jest jak waluta. To, jak nią zarządzasz i wartość, jaką przypisujesz swoim doświadczeniom z nią związanym, stanowią fundament twojego osobistego bogactwa i poczucia własnej wartości. Kiedy dwie osoby łączy seksualne pożądanie, dokonuje się między nimi telepatyczna wymiana energii oraz rozpoznanie intencji i dostępności obu stron. Tożsamość seksualna ma swoją własną, wyjątkową częstotliwość, a wasze wartości seksualne są nadawane w przestrzeń pola istnienia, zwykle bez udziału i świadomości zainteresowanych. Spotkasz potencjalnego przyjaciela lub partnera, partnerkę, jeśli podążysz za głosem swoich potrzeb i impulsów. Ponieważ myśli i pragnienia są nasionami sianymi na polu istnienia, zauważysz i będziesz odczuwał pociąg do osoby, z którą coś cię łączy. W seksie chodzi o tworzenie układów partnerskich, związki wzbogacają wasz osobisty wzrost i rozwój, w związku z tym przyciągniesz do siebie partnera, partnerkę, który chce współpracować z tobą na tym samym poziomie nad określonymi zagadnieniami, kluczowymi dla waszego osobistego wzrostu i przemiany. Jeśli nawet związki mogą być pełne wyzwań, musisz cenić się na tyle, aby pociągać kogoś, kto będzie cię cenił i komu możesz coś w zamian zaoferować. Jakość miłości, którą zostaniesz obdarowany, odzwierciedli wartość, jaką sam sobie przypisujesz. Poznajęcie się nawzajem poprzez intymność cielesnej unii, a dzięki szczerości, otwartości i dobrym intencjom sprawy dotychczas nierozwiązane mogą zostać wspólnie przebadane w ramach zachodzącej wymiany energii. Ryzyko związane z partnerstwem polega na tym, że pozwalacie sobie na bycie bardziej podatnym i mniej skoncentrowanym na działaniu, raczej odbierającym niż kontrolującym. Poprzez seksualne poddanie się budujecie głębszą więź duchową. Seks pobudza wasze czakry do otwarcia się i zawirowania w dopasowaniu do nowych prądów energetycznych wytwarzanych przez ciało partnera. Wymieniacie się i dzielicie ze sobą swym polem energetycznym w intymnym akcie wzajemnego dzielenia się intymnymi częściami ciał i poprzez każdy wspólnie przeżyty orgazm. Za każdym razem wkraczając głębiej w psychiczny las swojego partnera. Wasze świadome, jak i nieświadome, przekonania na temat ciała determinują charakter waszych seksualnych doświadczeń. Uczucia strachu i wstydu ciała wskazują na istnienie nierozwikłanych i wypełnionych bólem wspomnień i przekonań, które napełniają pole intencyjne energią i warunkują dostępność oraz otwartość. Energia seksualna wzmacnia wasze częstotliwości wysyłane w pole istnienia. Jeśli jesteś zaangażowany w relację, która wysysa z ciebie całą energią lub jest codzienną, nieustającą walką, wówczas najlepiej będzie wspólnie z partnerem,
partnerką zidentyfikować i rozwiązać problemy leżące u jej podstaw, rozpoznając znaki i symbole wskazujące na występowanie blokad przepływu energii. Moc kończy się tam, gdzie zaczyna się strach. Czasami warto poświęcić czas i trochę własnego zaangażowania, aby rozpracować sprawę, a czasami należy po prostu dać sobie spokój i pójść dalej. Musisz chcieć rozróżniać to, co ci służy, od tego, co nie. Twoje własne sprawy obfitują w piętrzące się warstwy znaczeń, jednak wszystko sprowadza się do tego, w jaki sposób gospodarujesz swoją energią. Ufając swojej naturze seksualnej, jesteście otwarci na eksplorację przebogatego obszaru przyjemności zmysłowych i będziecie przyciągać podobnie myślących partnerów, a razem wyemitujecie unikalne częstotliwości, które będą odzwierciedlać wasze połączone energie. Jeśli ty i twój partner, partnerka uważacie, że udane życie seksualne to nierozłączna część udanego związku, wówczas badanie energii seksualnej wystarczy za wszystkie konieczne lekcje i sprawdziany służące nauczeniu się, że seks może otworzyć drzwi do świata świadomości duchowej, gdzie w znacznym stopniu wzmacniane są wartości takie jak miłość, zaufanie, szacunek, samorealizacja i wzajemny podziw. Wspólny śmiech jest znakiem, że związek osób ma się dobrze. Z perspektywy wzmocnienia, seks jest uświęconą i cudownie boską zabawą. Jest czynnością energetyzującą, pobudzającą i naturalną, dającą mentalną, fizyczną i emocjonalną przyjemność oraz poczucie duchowej więzi z kosmiczną jaźnią. Ekspresja seksualna jest konieczna do zachowania dobrego zdrowia i samopoczucia, a przyprawiając ją niczym najlepszą potrawę szczerością, zaufaniem i miłością, staje się twym osobistym korytarzem porozumienia z kosmosem, z którego otwierają się drzwi do uświęconych tajemnic wielowszechświata. Wasze narządy płciowe są cielesnym odpowiednikiem świętego miejsca. Z energii seksualnej najlepiej jest korzystać z pełną świadomością, pozostając w dwustronnej zgodzie z drugim człowiekiem. Wówczas można osiągnąć przyjemność w ramach osobistej integralności z szacunkiem zarówno dla własnych, jak i dla społecznych wartości moralnych. Czy twoje wyrażanie miłości wiąże się ze szczerością, integralnością i szacunkiem dla swojej i cudzej prywatności? Czy twoje doświadczenia są czymś więcej niż tylko krótkotrwałą manifestacją pożądania? Energia seksualna jest energią psychiczną i kiedy uprawiasz z kimś seks, to dosłownie przejmujesz pole energetyczne tej osoby. Kiedy dwoje ludzi ze sobą mieszka, po pewnym czasie zaczynają odbierać się telepatycznie, czasem uważając za oczywistą umiejętność czytania sobie w myślach. W zaufaniu i zażyłości długiego związku intymność seksualna buduje potężne psychiczne struktury, co przypomina trochę przecieranie ścieżek, wiodących głębiej i głębiej w magiczny las. Wasze narządy płciowe są cielesnym odpowiednikiem świętego miejsca, a kiedy badacie swą seksualność, otwierają się bramy lasu i wytyczącie w nim ścieżki mocy, w obrębie swojego własnego, świętego terytorium. Ziemia posiada ogromne bogactwo miejsc, które są uważane za święte ze względu na występujące tam naturalne skupiska energii. Przez długi czas Ziemia była kochana i czczona przez tych, którzy potrafili zauważyć i poczuć moc jej energii i którzy wzajemnie uczyli się życia w harmonii i szacunku dla sił stworzenia. Energia seksualna jest uświęcona, ponieważ ucieleśnia moce tworzenia, oraz jest najpotężniejszym źródłem energii w waszym ciele, energii, którą macie opanować. Kiedy ustanawiasz silne granice i wyposażasz swą seksualność w czyste, świadome intencje oparte na wyjątkowych wartościach, wówczas twoje doświadczanie świętego miejsca ulegnie znaczącemu wzmocnieniu. Seks może być jednak mieczem obosiecznym. Kiedy coraz głębiej wnikacie w stan miłości cielesnej, wasze doznania mogą być coraz bardziej emocjonujące i wypełniać was nowymi refleksjami dotyczącymi wyjątkowych zdolności ciała do chemicznych reakcji, które z kolei oddziałują na umysł. Hormony szczęścia dokonują starożytnego, ceremonialnego rytuału, który ma utrzymać was w mocy błogich wibracji miłosnych. Miłość i ekstaza, których doświadczacie wspólnie z bliską osobą, tworzą niezwykłą seksualną chemię. Bez niej i bez całego hormonalnego uwodzicielstwa byłoby o wiele prościej odwrócić się plecami do takich pojęć jak partnerstwo i wszystkie towarzyszące mu złożoności. W
astrologii małżeństwem i partnerstwem kieruje równowaga i piękno wagi, podczas gdy seksualną energię wiąże się z głęboko transformującymi właściwościami Skorpiona i Plutona, a to z bardzo prostego powodu. Energia seksualna wgryza się w psychikę, odkrywając stare, nierozwiązane zagadnienia. Aktywność seksualna ujawnia tajemnice i kwestie związane z władzą, a czasami odkrycia te bywają mroczne i zawikłane. Seks może wyzwolić wszystkie twoje lęki, jednak jeśli postrzegasz taki stan rzeczy jako szansę na ich przepracowanie, CO wiąże się zarówno ze słuchaniem, jak i szczerością wypowiedzi oraz z zaufaniem, wówczas możesz doświadczyć ze swoim partnerem znacznie bardziej ekstatycznych przeżyć. Im więcej macie ze sobą wspólnego, tym silniejsza i piękniejsza będzie wasza więź energetyczna. Otwarcie swojego świętego miejsca na seksualną aktywność jest aktem poddania się i okazania swojej wrażliwości, ponieważ ujawnia ból emocjonalny. Ograniczające przekonania, wierzenia, blokady energetyczne, generalnie wszystko, co zagraca i zanieczyszcza eleganckie piękno twojego świętego miejsca i powstrzymuje cię od funkcjonowania jako zintegrowanej istoty ludzkiej. Ekspresja emocjonalna jest konieczna dla rozwoju twojej inteligencji, w związku z czym kwestie emocjonalne będą się w naturalny sposób uwidaczniać przed, w trakcie lub po akcie seksualnym. Emocje wpływają na myśli, które wysyłasz i w miarę, jak angażujesz się w aktywność seksualną, twoje myśli ulegają wzmocnieniu. W sypialni panuje bardzo silna telepatia, niezależnie od tego, czy wymiana informacji jest zauważana, czy też nie. Pamiętaj, możesz się sam oszukiwać, ale nie możesz oszukać innych za pomocą swoich częstotliwości, gdy energia przyspiesza, wiedza dzielona przez dwie osoby jest wyjątkowo wzmacniana, rozwijana. Jeśli nawet twoje życie seksualne jest umiarkowanie bujne, nadal musisz sobie radzić z kwestiami emocjonalnymi, które seks wyzwala, ponieważ nie możesz uprawiać seksu, nie angażując się emocjonalnie i psychicznie. Uczucia trzeba odczuwać, a przyjęcie odpowiedzialności za odczuwanie nie tylko pozwoli ci nawiązać kontakt ze swoimi przekonaniami, ale też umożliwi ci działanie ze wzmocnionej pozycji. Być może były takie czasy, kiedy cieszyłeś się swym istnieniem na planie fizycznym, a potem nagle zalewała cię fala emocji tak gwałtowna jak nagła letnia burza podczas gorącego, parnego popołudnia. Do kwestii emocjonalnych należy podchodzić w sposób jasny, inaczej oddalisz się od swojego partnera albo będziesz rzutować swoje problemy na zewnątrz i obwiniać drugą osobę za swoje uczucia. Tworząc niekończący się cykl pułapek wyczerpującego tańca o nazwie Kat, ofiara. Aktywność seksualna jest prawdziwą przyczyną przebudzenia wszystkich i wszystkiego. A energia seksualna zawsze wyzwala ukryte emocje, gdyż to ona aktywizuje drugą czakrę, co z kolei na pewno pobudzi czakrę trzecią. Pamiętaj, pociągasz kogoś z jakiegoś konkretnego powodu i jeśli przepracujesz wszystkie swoje trudności związane z intencją stania się lepszym człowiekiem i jeśli będziecie cię z twym partnerem, partnerką łączyć wystarczająco dużo, by wspólnie coś zbudować, wówczas seks stworzy między wami długotrwałą więź, która może wzmocnić i ożywić pełnię twojej tożsamości, uzdrawiając twoje ciało, umysł i ducha. Wasza ekspresja seksualna jest elementem nauki obsługi komputera biologicznego, jak szybko może on działać i czym go karmić. Zyskasz większy wgląd we własne życie, jeśli będziesz dla siebie milszy w swojej analizie własnych doświadczeń seksualnych. Nadmierna krytyka wobec swojej aktywności seksualnej pozbawia możliwości nauczenia się, że niektóre działania prowadziły cię do przyjemnych, wzmacniających doświadczeń, a inne wprowadzały w stan zakłopotania i zanegowania, zwykle wiążąc się z oszustwem, brakiem szacunku, manipulacją, przemocą i destrukcją. Musisz cenić swoje seksualne doświadczenia i choć niektóre z nich mogą być trudne do zaakceptowania, wszystkie pomagają dowiedzieć się, kim naprawdę jesteś. Twoja ekspresja seksualna jest elementem procesu uczenia się, jak sterować biologicznym komputerem, jak szybko może on działać i czym go karmić, co sprawia mu przyjemność, a co przykrość. O czym myślisz, kiedy aktywizujesz swoją energię seksualną? Czy zawsze jesteś świadomy tego, co się dzieje w twoim ciele na poziomie komórkowym? Co czuje twoje serce, jakie są twoje intymne doznania?
Co jeszcze się dzieje poza oczywistymi, jawnymi fizycznymi aspektami seksualnych doświadczeń? Jak się czujesz w dniach następujących po Twoich seksualnych doświadczeniach? Czy masz stabilny nastrój, czy też zmienny? Czy chodzisz z głową w chmurach, czy też jesteś przytłoczony i smutny? O czym myślisz, czy Twoje myśli podążają w określonym kierunku? Jaki jest Twój poziom energetyczny dzień lub dwa przed przewidywanym spotkaniem erotycznym? Wraz z napływem energii seksualnej słabnie Wasze przywiązanie do zmysłowego postrzegania rzeczywistości trójwymiarowej i może wydawać się, że czas stanął w miejscu, a aktywizuje się Wasze postrzeganie pozazmysłowe, aby pomóc Wam stać się w pełni świadomymi swoich zdolności prekognicji. Jasnowidząc, jasnoczując lub jasnosłysząc ludzie mogą się dostroić do alternatywnych wymiarów rzeczywistości albo nawet do obrazów z życia równoległego. Możesz widzieć i wyczuwać ludzi, których znasz i mieć wgląd w to, co robią. Wir energetyczny utworzony podczas stosunku płciowego może otwierać drzwi do wielowymiarowych wersji rzeczywistości, katapultując Cię we wcześniejsze wspomnienia pochodzące z obecnego życia lub też z życia w innej linii czasowej. Musisz się nauczyć zwracać uwagę na to, jak seks zmienia Twoją częstotliwość i jak wpływa na Twoje osobiste pole energetyczne. I co najważniejsze, zapytaj samego siebie, jaki jest sens i cel zdobycia informacji, do których się właśnie dostrajasz. Pociąg seksualny wytwarza pomiędzy dwojgiem ludzi niesamowite wręcz ilości energii, jednak, aby zbudować naprawdę trwały związek, między partnerami w seksie musi istnieć jeszcze zaufanie, ponieważ to ono umożliwia głębsze docenianie intymności. Każdy subtelny dotyk i kontakt wzrokowy prowadzą do powstania wysoko naładowanego pola elektrycznego i wytworzenia dużej ilości energii psychicznej, która wzmaga podniecenie i prowadzi do jego skumulowania w postaci o wiele lepszego seksu. Intymne rytuały. Dotykanie, eksploracja, całowanie, masaż, łaskotanie, lizanie, głaskanie, przytulanie i troszczenie się o drugą osobę. Wszystkie te zachowania służą zwiększeniu podniecenia świadomości na poziomie komórkowym, który włącza i wyłącza geny. W stanie seksualnego pobudzenia, kiedy poziom rozluźnienia wzrasta, wyłączasz swoje ciało i umysł. Zmniejszasz świadomą kontrolę nad rzeczywistością psychiczną i umożliwiasz swoim komórkom dostęp do tych kodów świadomości, które w większym stopniu wyrażają to, kim jesteś. Podczas doświadczeń seksualnych jesteś przytulany, zanurzany, posiadany i oczarowany. Przy najbliższej okazji sprawdź, czy potrafisz zaobserwować, co dzieje się na poziomie energetycznym. Wspólnie ze swoim partnerem, partnerką możecie się nauczyć wydłużać swoje uczucia przyjemności i zagrać na nich tak, aby przedłużać swoje orgazmy, a będąc w środku tej ekstazy, możecie nauczyć się skupiać swoją uwagę na swej zwiększonej wrażliwości. Znacznie więcej dzieje się między dwojgiem ludzi na poziomie niefizycznym niż w rzeczywistości trójwymiarowej, jednak tłumaczenie i rozumienie tych ulotnych doznań może okazać się trudnym zadaniem, ponieważ zarówno Wasze cielesne, jak i emocjonalne reakcje często biorą górę nad doświadczeniami pochodzącymi z innych wymiarów. Koncentrując uwagę w ten sam sposób, jak w przypadku zapamiętywania snów, skup się na zauważaniu, a zaraz potem na wychwyceniu samej esencji, sedna swojego złożonego doświadczenia seksualnego. Po erotycznym spotkaniu jesteście znacznie lepiej dostrojeni psychicznie do swojego partnera i otoczenia, który to stan ulegnie pogłębianiu, gdy będziecie częściej uprawiać seks. Energia psychiczno-seksualna pozwala doświadczać rzeczywistości z szerszej perspektywy, czasami nawet możesz czuć, jakbyś na chwilę opuścił swoje ciało i stał się kimś innym. Znajoma wygoda sypialni może się rozmyć i rozpierzchnąć i nagle uświadamiasz sobie, że leżysz na ziemi, wpatrując się w kopułę niebieską ze szczytu wzgórza pokrytego krótką, jedwabiście delikatną trawą. Możesz leżeć tak pod osłoną aksamitnego bogactwa ciemnego nocnego nieba, migoczącego od oślepiających rozbłysków światła, kosmicznych cząsteczek, które przekazują Twym komórkom pobudzające je kody świadomości. Czujesz się zespolony z tym tańcem inteligentnej energii kosmicznej. Kiedy do głowy przyjdzie Ci jakieś przemożne wrażenie, bądź chętny podzielić się swoim spostrzeżeniem z partnerem, łóżkowe rozmowy, spontaniczny śmiech,
delikatne przekomarzanie uchylają drzwi do intuicji psychicznej. Kiedy w pełni docenisz energię, która powstaje w chwilach intymnych zbliżeń, dokonasz ogromnych postępów w zrozumieniu, kim jesteś i jak energia seksualna wyostrza twoje zmysły, abyś funkcjonował poza ograniczeniami linearnego czasu. Pamiętaj, rozumienie i świadomość, które osiągasz, oparte o przejęcie odpowiedzialności za swoje życie, mogą wyemitować w kierunku wielu różnych rzeczywistości wibracje posiadania własnej mocy, która z czasem wspomoże procesy uzdrawiania. Możesz również rozwinąć pełniejsze rozumienie subtelnych niuansów energetycznych, zwracając uwagę na cykle księżycowe. Faza księżyca przybywającego od nowiu do pełni jest wysoce energetyczna. Jej ekspansywna energia przyciąga, wydłuża, uwydatnia, rozciąga, rozprzestrzenia i przyspiesza. Faza księżyca ubywającego od pełni do nowiu łączy się ze spadkiem poziomu energii, poczuciem zmęczenia i zużycia, wycofywaniem się w niewidzialność. Księżyc wykonuje pełen obrót poprzez 12 znaków zodiaku w przybliżonych odstępach 29,5 dnia, przebywając w każdym znaku przez około 2,5 dnia. W trakcie swojego szybkiego cyklu orbitalnego poprzez zodiak Księżyc wytycza specyficzne miesięczne wzorce energetyczne, które mają znaczący wpływ na wasz nastrój i zachowanie. Na pewnym poziomie świadomości zawsze zatem w pewien sposób reagujecie na zmianę cykli księżycowych i planetarnych, a sposób, w jaki interpretujecie te wpływy, może mieć z kolei ogromny wpływ na wasze doświadczenia seksualne. Księżyc może zmieniać wasze emocje, na przykład gdy znajduje się w fazie raka. Wówczas miewacie ochotę zostać w domu, moszcząc się, przytulając i czując bezpiecznie. W fazie lwa jesteście w nastroju na romans i zabawę, towarzyszy wam uczucie podniecenia. Panna niesie chęć zaprowadzania porządku i poczucie ciągłej obecności. Dominować jednak mogą w tej fazie uczucia rozdrażnienia i perfekcjonizmu. Kiedy księżyc jest w fazie wagi, czujecie się w pełni zrównoważeni. Kilka dni później, gdy księżyc wkracza w fazę skorpiona, emocje mogą się nasilać, ponieważ jego energia wnika w sekretne aspekty ludzkiej tożsamości, a zanim księżyc dojdzie do strzelca, opanuje was uczucie zrozumienia wszystkiego, za czym podąży zwiększone w fazie koziorożca poczucie odpowiedzialności. Seks może wzmacniać rozmaite rodzaje energii, wywołując tym samym cały wachlarz emocjonalnych reakcji oraz grając na dwukilometrowej, czarno-białej klawiaturze fortepianu uczuć i emocji. Kolory czerni i bieli są również symbolami kobiety i mężczyzny i podobnie jak klawisze fortepianu, są kluczem do zrozumienia iskry życia, wytwarzanej przez biegunowość energii seksualnych. Doświadczenie orgazmu łączy cię z twoim duchem, reorganizując i odnawiając twoje komórki. Seks jest jednym z najpotężniejszych wyrazów waszej biologii. A aspektem seksu najbardziej wzmacniającym was na poziomie osobistym jest przeżycie orgazmu. Moment orgazmu pobudza ciało na wszystkich poziomach. Komórki w ciele reagują podobnie jak na odgłos potężnego gongu, w który uderzono, aby nakazać przebudowę ciała, wypełniając wszystkie przestrzenie ożywczą energią. Nazywany czasem małą śmiercią, orgazm uwalnia świadomy umysł i pozbawia go władzy nad ciałem, tak więc przez krótką chwilę unosisz się swobodnie zawieszony w przestrzeni pomiędzy snem a jawą, gdzie komórki i cząsteczki subatomowe ciała rozpoczynają, wraz z kolejnymi warstwami twojej świadomości, intensywne uzdrawianie. Seks przypomina komórkom ciała o ich własnej żywotności. Energia seksualna została bowiem zaprojektowana do pomocy w procesie wzmocnienia i jest częścią tego, co uzdrawia wasze ciało. Hormony wydzielające się w czasie uprawiania seksu modyfikują wzorce waszych fał mózgowych, kierując je ku równowadze i integralności, aktywizując przebudzoną kosmiczną jaźń. Orgazm może być przeżyciem genitalnym, całościowym lub wielocielesnym, podczas którego otwarcie wszystkich czakr zabiera cię w podróż w głąb wielowszechświata. Orgazmy uzdrawiają ciało fizyczne. Po przeżyciu orgazmu jesteś odświeżony i pobudzony na poziomie komórkowym. Nawiązałeś też połączenie z samym centrum swojego duchowego ja. Jesteś zawieszony pomiędzy możliwościami na różnych poziomach swojego ciała, mentalnym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Przez cały czas pocieszony i dostrojony.
W momencie samego orgazmu twoje ciało pulsuje własną witalnością, która wybucha w atmosferę, przenosząc to, czego pragniesz i to, kim sądzisz, że jesteś, prosto do przestrzeni pola istnienia. Możesz się nauczyć koncentrować swą uwagę na wykorzystaniu energii własnego orgazmu jako nośnika, a to poprzez synchronizowanie oddechu z partnerem i ukierunkowywanie tej energii za pomocą swojej wyobraźni. Podobnie jak surfer, który jedzie na ogromnej fali przetaczającej się przez ocean, użyj swojej wyobraźni, aby wznieść się razem z narastającym przepływem energii podążającym przez 7 czakr twego ciała, zawirować i wznieść się jeszcze wyżej, tańcząc wśród otwierających się czakr kosmicznych. Pozostając w pełni obecnym, ugruntowanym i w jedności z wszystkimi 7 czakrami, możesz jednocześnie przemierzać 8, 9, 10, 11, 12 i 13 czakrę w podróży poprzez tajemnice wielowszechświata. Ludzie przez długi czas wykorzystywali energię seksualną do skumulowania energii psychicznej, aby przekroczyć granice fizycznej rzeczywistości. Z odpowiednim partnerem i w harmonii z prawami kosmicznymi możesz korzystać z energii seksualnej, by udać się dokądkolwiek tylko zechcesz. Podstawowymi składnikami zdrowego, zrównoważonego związku seksualnego są zaufanie, komfort i kompatybilność, uzupełnione o szczerość i integralność. Kiedy pozwalacie komuś was kochać i akceptujecie swoje ciało wraz z przyjemnością, jaką potencjalnie w sobie ukrywa, stajecie się zdrowsi. Orgazmy przynoszą wyleczenie na poziomie komórkowym, a najzdrowsi przeżywają je regularnie. Akt seksualny wiąże się z głębokim, ciężkim oddechem, który dotlenia twoje ciało i uwalnia jego życiodajną energię. Wzrost natlenienia poziomu krwi wiąże się z poszerzeniem poziomu świadomości i niesie jasność mentalną. Uprawianie miłości zapewnia wsparcie waszemu układowi odpornościowemu. Podczas orgazmu uwalniane są endorfiny, które koją ból, likwidują stres i napięcie. Miłość i udane życie seksualne idą w parze z żelaznym zdrowiem i dłuższym życiem. Pamiętaj, twój stan umysłu podczas orgazmu w połączeniu z towarzyszącymi mu przekonaniami określają charakter twojej wyprawy do lasu tajemnic seksualnych. Kiedy orgazm przeżywany jest w kochającym, pełnym zaufania związku, może on stworzyć optymalne warunki lecznicze w ciele fizycznym, zdrowa ekspresja seksualna i udany seks z właściwą osobą reorganizują ciało na wszystkich poziomach. Zaufanie buduje strefę komfortu, w której naprawdę możecie się ze sobą połączyć. Seks ma właściwości lecznicze, ponieważ kiedy jesteś zrelaksowany, a twoja strefa komfortu jest otwarta na przyjemność, wówczas możesz naprawdę odczuć miłosną wibrację pomiędzy tobą i twoim partnerem. Kiedy sercowa czakra miłości jest obecna, wówczas ożywcza, wspierająca i regenerująca energia stymuluje twoje komórki do odpowiedzenia na wezwanie donośnym tak. To jest właśnie tworzenie. To jest odwieczną natura istnienia. To jest właśnie to. Takie uczucie pojawiające się między dwojgiem ludzi to właśnie uzdrawiający seks. Pamiętaj, moment orgazmu generuje moment zawieszenia na poziomie komórkowym. Jesteś trochę poza grawitacją, żeglujesz ku głębokiej relaksacji. Ludzie, którzy nie przeżywają orgazmów, nie umieją się tak naprawdę odprężyć, a jeśli ty też tego nie potrafisz, wówczas tracisz jedną z wielozmysłowych przyjemności życia. Nikt nie zapewni ci orgazmu, jeśli nie potrafisz sam dla siebie odkryć przyjemności fizycznej swojego ciała. Możesz jednak sobie zapewnić zrozumienie tego, czym jest orgazm, jeśli nauczysz się, jak się zadowolić. Społeczeństwo stworzyło tabu dotyczące ciała, jednak nakazywanie, by ktoś ci wiązał buty, a zawiązanie ich samemu to dwie różne sprawy. Musisz nauczyć się swojego ciała, ono należy do ciebie. Wymysł, że seks jest grzeszny albo że coś jest nie tak z twoim ciałem, stanowi przykład samodzielnie narzuconych sobie i zakorzenionych programów kulturowych i ograniczających przekonań. Niemniej jednak zawsze będziesz czuł się najlepiej, jeśli będziesz korzystać ze swojego ciała z poszanowaniem zasad integralności. Seks jest jak dopalacz rakietowy, a wzmocniony świadomą intencją może wynieść cię do tych sfer rzeczywistości, które wzbogacą twoje życie. Największym wzmocnieniem, jakie oferuje wam seksualność, to podróż do gwiazd,
skąd w sposób absolutny można spojrzeć na wszystko z oddali. Dawno temu mężczyźni i kobiety wiedzieli, jak łączyć swe duchowe ja z formami fizycznymi, by eksplorować Ziemię, Księżyc i planety, obserwowali wzorce pogodowe, aktywność ciał niebieskich, wyszukiwali miejsc odpowiednich do zasiedlenia. Chcieli poznać tych, którzy wraz z nimi zamieszkiwali ten wymiar rzeczywistości. Dzięki znajomości i zrozumieniu zasad świętego tańca życia mogli nawiązać kontakt z daleką rodziną i przyjaciółmi zarówno żywymi, jak i zmarłymi. Z łatwością przenosiły się między wymiarami zwierzęta, toteż obserwowano je i czasami proszono o radę w związku z ich mądrością. Płynącą ze zdolności zwiedzania różnych poziomów rzeczywistości. Seks jest jak dopalacz rakietowy, a wzmocniony świadomą intencją może wynosić Was do sfer rzeczywistości, które wzbogacą Wasze życie. Seks z kochającym partnerem jest jak podróż na zaczarowanym, latającym dywanie dokądkolwiek zechcesz. Uprawiając seks, pobudzacie życiodajną energię kundalini umiejscowioną w dolnej podstawie kręgosłupa, zapraszacie ten wijący się jak wąż strumień mocy do wyjścia ze swojej jaskini, aby nauczyć się tańca życia. Jesteście odpowiedzialni za to, by jak najwięcej się dowiedzieć oraz jak najlepiej zrozumieć wasze ciało, aby poznać wiele sposobów bawienia się nim, dotyku i pozycji, które może przyjmować, aby zaczerpnąć jak największej rozkoszy, za to, aby pozwolić energii kundalini wspinać się wzdłuż kręgosłupa i rozprzestrzeniać się we wszystkich rzeczywistościach. Aktywizowanie energii kundalini poprzez przyjemność seksualną może stworzyć szansę bezpośredniego przejścia do doświadczeń w równoległych wymiarach, które mają bardzo wiele wspólnego z życiem, którym obecnie żyjesz. Orgazm połączony z odczuciem ekstatycznej przyjemności, zlokalizowanej w narządach płciowych, może przenieść kundalini wyżej, do drugiej czakry. Dalsze unoszenie tej energii w górę ciała można osiągnąć, wydłużając czas odczuwania fizycznej przyjemności poprzez głęboki oddech, relaksację, poddanie się radości całego zdarzenia oraz korzystanie ze swojej wyobraźni, która pozwala wznosić się i surfować na fali energii. Niepokojące myślenie o tym, jak się wypadnie, ogranicza czas zbliżenia. Kiedy zwolnisz tempo i naprawdę pozwolisz swoim seksualnym doznaniom rozkwitnąć, skumulujesz w sobie więcej energii. Razem ze swoim partnerem bądźcie twórczy i uwarunkujcie energię poprzez ukierunkowanie jej w eksploracji swych ciał i seksualnej ekstazy na wasze cele i intencje życiowe. Możecie również wysłać swoją miłosną energię na zewnątrz w celu przebudzenia członków rodziny i przyjaciół lub ku całej ludzkości z wezwaniem o pokój na świecie. Doznania płynące z drugiej czakry mogą przynosić wspaniały orgazm genitalny, ale nie jest to ogólnocielesny, ogólnoczakrowy, wielowymiarowy orgazm. Kiedy energia dosięgnie trzeciej czakry, zaczniesz odbierać doznania płynące z rejonu brzucha, jednocześnie wyraźnie odbierając stan emocjonalny drugiej osoby. W zdrowym, długofalowym związku energia przejdzie przez sferę brzucha i podąży w kierunku czwartej czakry, czakry serca, gdzie znajduje się miłość, zaufanie i wzajemny podziw partnerów. Kiedy wasze czakry serca są otwarte, dwoje ludzi może pozostawać razem na wieczność. Wiele par zbuduje rodziny i będzie się szczerze kochać, osiągnąwszy komfort i wzajemną szczerość w ważnych codziennych sprawach, jednak mogą sobie nigdy nie powierzyć swoich najgłębszych tajemnic, ani tak naprawdę się nawzajem słyszeć, jeżeli ich energia nie dotrze do czakr gardła. Kiedy wasze energie znajdą się w piątym ośrodku albo kiedy dotrze tam kundalini, dwoje ludzi będzie naprawdę potrafiło sobie powiedzieć wszystko. Co mają na myśli, bezpiecznie wyrażając zarówno swoje lęki, jak i radości, wspomnienia i opinie. Wzmocniona w ten sposób energia kundalini może minąć rejon czakry gardła i aktywować kolejne, szóste i siódme, ośrodki energetyczne wyższego umysłu. Kiedy kundalini zacznie krążyć w rejonie mózgu, doznanie orgazmu rozejdzie się po całym ciele jako kolejne fale intensywnych, a przyjemnych doznań. Orgazmy obejmujące całe ciało i pobudzające wszystkie czakry nie występują wszakże w seksie, w którym brak porozumienia. Gwałt, przemoc, rytuały kultowe obejmujące seks z dziećmi i zwierzętami wytwarzają energię seksualną o bardzo niskich częstotliwościach. Uczestnicy takich aktywności pozostają wielokrotnie we władzy istot,
zmuszających istoty ludzkie do aktów seksualnych, których same pragną. Niektórzy ludzie czerpią, niestety, większą przyjemność z tego typu czynności, jeśli nawet w ten sposób krzywdzą drugą osobę. Przyjemność związana z seksem jest również względna w odniesieniu do Twoich wartości, niemniej jednak żaden cel przyjemności nie daje prawa do robienia wszystkiego, czego zapragniesz. Cel przyspieszenia obejmuje naukę zarządzania energią, a podczas odliczania do roku 2012 wszystko, co wprawiacie w ruch, powraca coraz szybciej, ponieważ pole istnienia oferuje w tym czasie bezpośrednią, sprawną informację zwrotną dotyczącą wszystkiego, co tworzysz. Negatywne czyny przynoszą negatywne konsekwencje. Sztuka ludzkiego uzdrawiania w obecnych czasach obejmuje rozpoznawanie i uwalnianie dysowzorców przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jesteście produktem genetycznych skłonności, a częścią sztuki ludzkiego uzdrawiania w obecnych czasach jest rozpoznawanie i uwalnianie dysowzorców zachowań przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Macie obowiązek używać swojej świadomości, aby zrozumieć znaczenie owych wzorców, a następnie zamienić je na przekonania nowe, służące waszym pozytywnym intencjom. Jeśli pochodzisz z grona osób, które tłumią własną seksualność, przechowujesz ich kody, co jednak nie oznacza, że musisz powielać ich wzorce. Nikt nie jest skazany na swoje geny i ich właściwości, niemniej jednak, to właśnie w nich została zaprogramowana wiedza dotycząca sposobów badania rzeczywistości, zwłaszcza w aspekcie seksualnym. Energia seksualna zakodowana jest głęboko w ciele, jest energią surową, pierwotną. Najczęściej to kobiety posiadają owe wrodzone wzorce percepcyjne, które ograniczają ich zdolności i pragnienia przeżywania orgazmu. W gruncie rzeczy jest wiele kobiet, które nigdy go nie przeżyły. Niektóre z was nauczyły się udawać orgazm i ukrywać to dość skutecznie, ponieważ wasi partnerzy są zbyt pochłonięci swoją własną przyjemnością, aby zwracać na was uwagę. Kobieta wie, że coś się zdarzyć powinno i czasami podąża za jękami partnera, imitując je, ale nigdy nie czując potrzeby ekspresji swoich własnych, luksusowych przypływów pobudzenia i namiętności. Kobieta będzie udawać pobudzenie, ponieważ nie zna i nie akceptuje swojego ciała, ani nie pojmuje, co traci. Mężczyźni demonstrują swoje pobudzenie w sposób jawny, tryskając uświęconą energią w momencie ejakulacji, która zazwyczaj towarzyszy orgazmowi. Kontakt kobiety ze świętą seksualną częścią jej samej jest ścieżką całkowicie wewnętrzną, wiodącą w ciemne, tajemnicze głębiny. Z tych dwóch prostych powodów, dwie różne tożsamości seksualne wykorzystano jako podstawę wyjaśnienia i zrozumienia mocy energii zgromadzonej w ciele. Aby korzystać z ciała w dążeniu do całkowitego, każdorazowego spełnienia, a zwłaszcza spełnienia w seksie, musisz w ciele przebywać, zajmując się totalnie każdą cząsteczką swego istnienia. Mimo że wasza płeć jest wewnętrznie zdefiniowana, każda istota ludzka zawiera w sobie zarówno męskie, jak i żeńskie wibracje. Lewa strona ciała jest stroną żeńską, kontrolowaną przez prawą półkulę mózgu, a prawa – męską, kontrolowaną przez jego półkulę lewą. Zgodnie z waszą biologią, wasze narządy płciowe określają waszą tożsamość, której się musicie nauczyć, którą się stajecie mimo wahań. Jakim poddaje się poziom energii męskiej i żeńskiej? W biologii nie ma pomyłek, nie ma żadnego błędu w tym, kim jesteście i jaką tożsamość każdy z was wybrał. Nie utknąłeś na szarym końcu jakiejś listy bez możliwości wyboru. Każde życie, które przeżywasz, jest w znaczący sposób splecione z warstwami celowości i planów, połączonych ze znacznie szerszymi płaszczyznami rzeczywistości. Podczas swojej wielowymiarowej podróży przez ludzką postać bywałeś już zarówno mężczyzną, jak i kobietą i choć świadomie nie potrafisz może przywołać swoich różnorodnych tożsamości, zapis twojej osobistej linii czasu przechowywany jest w różnych warstwach podświadomego i nieświadomego umysłu. Uwidaczniające się czasem talenty i zdolności rozwijają cechy męskie w kobiecie, a kobiece w mężczyźnie. Samoakceptacja jest zatem nie tylko ważnym kluczem do zrozumienia swojej tożsamości, ale i oznaką budzącego się umysłu. Jesteś ekspresją większej formy świadomości, która uczy się siebie poprzez zawiłości gry zwanej istnieniem.
Na tym samym poziomie jesteś predestynowany do zaplanowania trasy swego życia w ciele mężczyzny lub kobiety. Przy czym zawsze twój sposób zarządzania energią poprzez rozmaite wglądy i zanurzenia się w rzeczywistość fizyczną i poza nią, finalnie wskazuje na to, do czego możesz mieć dostęp. Seksualność i wrażliwość psychiczna w sposób naturalny się ze sobą splatają, a poprzez przyspieszenie energii pobudzającej duchowe przebudzenie wśród ludzkości, zarówno kobiety, jak i mężczyźni na całym świecie zrywają więzi ograniczających przekonań i wzorców myślowych, które trzymały w pułapce i zaćmiewały ich twórcze umysły. Ogółem rzecz ujmując, kobiety wykazują obecnie większą tendencję do przełączania swojej uwagi z jednej rzeczywistości do drugiej i większość z nich tak właśnie robi, często zupełnie nieświadomie. Ta zdolność jest przypisana ludzkiej formie. Kobiety mają również skłonność do nawiązywania głębszych relacji ze swą biologiczną strukturą i są w sposób bardziej naturalny zorientowane na psychikę, a to w związku z miesięcznymi cyklami menstruacyjnymi, które rozpoczynają się mniej więcej w okolicy 12 lub 13 roku życia i trwają do 40, 50 czy nawet 60 roku życia. U progu kobiecości pojawienie się pierwszej krwi tworzy psychiczno-duchowy wir energetyczny, osobisty portal mocy, połączony z cyklami księżyca. Ciąża i narodziny dziecka wzmacniają więź kobiety z jej ciałem. Niestety, wiele kobiet odmawia sobie przyjemności cielesnych, ponieważ z upływem czasu zarówno mężczyzn, jak i kobiety nauczono traktować menstruację z wielką pogardą, a jednocześnie, o ironio, akceptować gwałtowny, wypełniony bólem wojenny przelew krwi. Gardząc swoim ciałem i jego naturalnymi funkcjami, kobiety aż się proszą o kolejne fizyczne problemy, komórki waszego ciała słuchają waszych poleceń. Niechęć i ignorancja wobec tego życiodajnego procesu skutkują wszystkimi współczesnymi chorobami kobiecymi. Cykle menstruacyjne, charakterystyczne dla kobiecego ciała, sprawiają, że uosabia ono płodną, odżywczą energię bogini matki. W czasie owego szczególnego comiesięcznego okresu, kiedy pojawia się krew, drzwi prowadzące poza trójwymiarową rzeczywistość są szeroko otwarte. W dawnych czasach czczono i szanowano wiedzę kobiecej krwi. W ciągu ostatnich 2000 lat potęga ciała kobiecego i cyklu menstruacyjnego została wyśmiana i uległa degradacji, jednak kiedyś czczono i szanowano wiedzę kobiecej krwi. Zgodnie z rytmem życia kobiety, pojawienie się krwi oznaczało moment, w którym nawiązywała ona kontakt z tajemnicami natury. To jest właśnie głębia kobiecej magii, zdolność do pełnego wdzęku wytyczania drogi dla ludzkości, drogi w pełni dopasowanej do świata natury, której efektem jest dar nowego życia. Obecność krwi miesięcznej, zwanej też krwią księżycową, uruchamia rozmaite i różne dla każdego poziomy wrażliwości psychicznej. Eter jest zawsze pełen działania. Jeśli kobiety co miesiąc otwierają swą psychikę, a nie zrozumieją, co się z nimi dzieje, może powstać w niej zamęt. Czasami chcą się zatem wycofać, poddać, ukryć na kilka dni celem oddzielenia się od częstotliwości, którą wyczuwają, a nie zawsze pojmują. Męskie wibracje są siłą podtrzymującą to naturalne psychiczne otwarcie, tak więc mężczyźni powinni szanować swoją własną rolę w nadawaniu równowagi cyklowi menstruacyjnemu. Na przestrzeni dziejów mężczyźni demonstrowali swoje własne niezwykłe zdolności psychiczne i swe słynne dzieła, jednak, podobnie jak w przypadku kobiet, w ciągu ostatnich 2000 lat cierpienie mentalne, fizyczne, emocjonalne i duchowe, wywoływane przez wojny i prześladowania magicznych praktyk psychicznych, wdrukowało w genom ogromne zasoby strachu i bólu, zwłaszcza jeśli chodzi o męskie wibracje. Mężczyźni uczą się właśnie akceptacji faktu, że ich wrażliwość i delikatność są w gruncie rzeczy ich prawdziwą wewnętrzną siłą i że szczerość jest kluczem do czystej świadomości i spokoju umysłu. Od mężczyzn także oczekuje się przyjęcia odpowiedzialności za ich moc seksualną, która ma zupełnie inny ładunek energetyczny niż przeżycia kobiet. Mężczyźni potrzebują zrozumienia, że ich osobista moc leży w uruchomieniu i akceptacji własnych uczuć, czyli tej strefy samego siebie, której nigdy na poważnie nie brali pod uwagę. Kiedy uczucia mężczyzny aktywnie łączą się z energią seksualną, doświadczy on nowych poziomów intymności.
Mimo że dobrze zbudowane ciała to rzecz ważna, prawdziwa siła tkwi w zaufaniu do siebie samego, do rodziny, partnerki, do innych mężczyzn i kobiet. Zadaniem stojącym przed mężczyznami jest zaufać innym i wierzyć w ich prawdę, rozpoznawać arogancką ignorancję i głupotę wojny oraz czcić i szanować, a także pielęgnować każdą formę życia. Biologia umożliwia ludziom prokreację, a zatem musicie się przede wszystkim nauczyć, jak zarządzać energią tworzenia. Ciąża to symbol wzrostu, obietnica odnowy i odpowiedzialności. Kiedy mężczyzna i kobieta uprawiają dobry, zdrowy seks, całkowicie angażujący ciała i pozwalając cieszyć się dostarczaną cielesną przyjemnością, śmiejąc się i kochając, zdążając wspólną drogą ku kosmicznym doświadczeniom, znacząco wzbogacają swoje relacje oraz swój kontakt ze wszechświatem. Dziecko poczęte w takim otoczeniu będzie oddanym członkiem rasy ludzkiej, zwłaszcza wówczas, gdy zmysłowa energia przyrody włączy się. By wesprzeć przedsięwzięcie, uprawianie miłości na łonie natury, w prywatnym miejscu w świetle srebrzystego księżyca albo w gorącu życiodajnych promieni słonecznych. Seks mający na celu stworzenie nowego życia jest najlepszy, jeśli wypełnia go radość, gdyż określa związek między mężczyzną, kobietą i dzieckiem. W samym momencie zapłodnienia jajo i sperma niczym ptaki ćwierkają i świergoczą do siebie, a nasienie pędzi, niosąc ich pieśń ku bogini. Jajo w gruncie rzeczy wydaje niesłyszalne dźwięki, podobne do nawoływania godowego. Plemnik, który genetycznie najlepiej spełnia wymagania istnienia niefizycznego, pragnącego narodzin, które są skutkiem tego połączenia, odpowie na pieśń i dopasuje się do wibracji jaja. Zostanie on pchnięty naprzód przez rezonans, który jednocześnie zdaje się odpychać pozostałe. Gdyby wygrywało tylko tak zwane najsilniejsza, wówczas mielibyście dzieci doskonałe pod względem fizycznym, lecz nie zestrojone duchowo. Pamiętajcie, jesteście w pewien sposób ograniczani i określani przez swoją genealogię i czas narodzin, a w związku z tym ciąża oraz narodziny łączą się z wieloma poziomami porozumień. Jeśli pragniesz mieć dzieci, najlepiej nawiązać z nimi pierwszy kontakt w stanie snu, zanim zaśniesz. Skup swoje intencje na odnalezieniu i komunikacji z duchowymi energiami, które staną się twoimi przyszłymi dziećmi. Zawołaj je i zaproś do swego życia. Seks daje młodość, siłę, a poprzez intymność seksualną z drugą osobą pozwala nawiązać kontakt ze swoim duchem. Mimo że można żyć bez seksu całe lata, aktywność seksualna jest w gruncie rzeczy warunkiem zachowania dobrej kondycji. Seks daje młodość, siłę, a poprzez intymność seksualną z drugą osobą pozwala nawiązać kontakt ze swoim duchem. Starzejąc się, ludzie nadal pozostają w małżeństwie lub innym związku, lecz często przestają uprawiać seks z takiego lub innego powodu. W takim przypadku mogą zaspokajać swoją potrzebę seksu samodzielnie. Specjaliści od zdrowia uświadamiają, że masturbacja i inne formy samozaspokojenia są konieczne dla osobistego rozwoju i ogólnego zdrowia. Ludzie, którzy żyją przez dłuższe okresy bez seksu, często doświadczają różnorodnych problemów zdrowotnych. Stymulowanie ciała fizycznego jest konieczne i stanowi znacznie lepszą zabawę oraz jest bardziej produktywne, gdy jest doświadczane z partnerem. Starzejąc się, wasze gusta stają się wybredniejsze i potraficie się lepiej dostroić do swojego partnera. Ponieważ oboje jesteście już bardziej rozwinięci psychicznie i posiadacie wiedzę popartą doświadczeniem. Wasze święte miejsca zostały przez was wzajemnie zwiedzone więcej niż kilka razy. Przeżyliście też wiele razy pełen cykl Słońca, by zdobyć wiedzę kosmosu. Seks, w sposób naturalny, stał się czymś więcej niż tylko płciowym czy fizycznym doznaniem. Taki stan rzeczy z wiekiem tylko się polepsza. Posiadasz odpowiednią wiedzę, wytyczyłeś ścieżki przez las, dotarłeś do idealnego miejsca, nauczyłeś się akceptować swoje ciało, pokonałeś dziwne, świadome, cechujące młodość fiksacje na punkcie ciała. A teraz uprawiasz miłość z drugą osobą nie tylko w formie autostymulacji ciała, zatem więc miękki brzuch i trochę bardziej obwisłe pośladki nie robią większej różnicy. W każdym długotrwałym związku życie seksualne będzie przypominać jazdę kolejką górską.
Ciągła wspinaczka na giewont stałaby się raczej wyczerpująca. Zdobywanie seksualnych szczytów i schodzenie do dolin są częścią dojrzałego związku. Niemniej jednak, w miarę jak się coraz lepiej poznajecie, zauważacie, że po udanym seksie pozostaje wokół was wiele dobrej energii. Seks jest najwspanialszym sposobem jej wzajemnej wymiany, dzielenia się nią. Ekspresja seksualna to przecież twój kontakt ze Stwórcą, a seks dotyczy tak naprawdę tego, w jaki sposób posługujesz się swą świętą mocą. Jeśli prowadzisz sekretne życie seksualne albo dla chwili seksu musisz manipulować energią, swoją lub cudzą, to jest to ewidentne nadużycie twojej integralności i odpowiedzialności jako istoty ludzkiej. Tego typu działania emitują częstotliwości lokujące się na szarym końcu, na dnie spektrum świadomości. Tylko i wyłącznie ty sam lub ty sama jesteście odpowiedzialni za podnoszenie swoich standardów, a robiąc to odkryjecie lepszy rodzaj seksualnej energii. Mroczną i niebezpieczną stroną mocy niesionej przez energię seksualną jest pozostawanie we władaniu istotni fizycznych, bezcielesnych. Jeśli chodzi o zarządzanie energią, musisz sobie sam zadać pytanie, czy ja w pełni władam swoim ciałem i czy uprawiam seks z własnej woli? Czy moje doświadczenia seksualne są wyrazem zgody i radości z uprawiania seksu, opartego na intymności, zaufaniu i prawdomówności z moim partnerem? Jeśli odczuwasz silny pociąg seksualny, ale intymność, zaufanie i prawdomówność są ci obce, może cię dopaść znudzenie seksem, CO doprowadzi do coraz bardziej ekstremalnych poszukiwań, czasem wiążącym się z bólem i poniżeniem w celu osiągnięcia fizycznego pobudzenia. Pragnienia tego typu ekstremalnej stymulacji odciągają od granic szacunku dla samego siebie w głąb mrocznych pieczar opętania przez bezcielesny byt. Pamiętajcie, otwierając energetyczny wir seksualny i gracie z czystą, pierwotną mocą tworzenia, CO przyciąga byty z innych wymiarów, dla których energia seksualna i wytwarzana w nich życiodajna siła są wielkim wabikiem. Intymność i miłość podczas seksu pozwala dynamicznym energiom o wysokich wibracjach nawiązać z wami delikatny kontakt, celem ponownego połączenia ludzkiego ciała z wyższymi wymiarami duchowej tożsamości człowieka, co w konsekwencji czyni cię odpornym na opętanie. Lęk przed intymnością i brak prawdziwych wartości oraz szacunku dla dzielenia się uświęconymi twórczymi energiami powoduje, że seks staje się jedynie zastępstwem ulotnych pragnień. Takie podejście jest natomiast doskonałą pożywką dla niskowibrujących bytów, które szukają drogi do świata fizycznego bez konieczności przyjmowania na siebie odpowiedzialności za władanie, posiadanie i dbanie o ciało. Opętanie przez nie jest jak niewidzialna plaga. Wielu ludzi nie potrafi przerwać cykli takiego dysfunkcyjnego seksu, ponieważ zdewaluowali akt seksualny. A owe byty wczepiły się już w ich pola energetyczne. W dzisiejszym świecie seks zdegradowano i wynaturzono, ponieważ miliony ludzi pozwoliło na zajęcie swojej drugiej czakry przez istoty, które zaspokajają swoje pokrętne seksualne żądze poniżeniem. Opętanie jest realnym impulsem popychającym do uzależnienia od perwersji. W większości wypadków osoba uwikłana w seks, na który nie wyraziła zgody lub w którym jest dyskryminowana, jak gwałt czy pedofilia lub seks ze zwierzętami, wpada w potrzask seksualnego oszustwa, co jest oznaką działania niefizycznych bytów. Ludzie mają w swym programie rzeczywistości prawo eksplorować wzgórza i doliny życia zgodnie z własnymi wyborami. Naszą rolą nie jest osądzanie waszych poszukiwań. Jednak w przypadku osób, które dążą do wyższego poziomu świadomości, moralne wartości i stopień świadomości wszystkich działań określą typ doświadczeń, które do siebie przyciągną. Jeśli poprzednie wyprawy w rzeczywistość seksualną pozostawiły w tobie jakiekolwiek nierozwiązane czy bolesne wspomnienia, twoje przekonania dotyczące tych doświadczeń wyjdą na jaw, gdy będziesz się kochać. Mroczna strona seksu jest bolesna, przerażająca, pełna przemocy, kontrolująca, obraźliwa, degradująca, niszcząca i upokarzająca. Pamiętajcie, seks w naturalny sposób otwiera drzwi psychicznej wiedzy, czy tego chcecie, czy nie. Intensywne doświadczenia seksualne, zwłaszcza z dzieciństwa, są często tematami przeniesionymi z innych wymiarów czasowych.
Przemoc seksualna może wywołać ciężką traumę powodującą defragmentację, dezorientację, rozszczepienie osobowości, a najczęściej amnezję dotyczącą wydarzeń, które ową traumę wygenerowały. Nie traci się zmysłów bez powodu. W najgorszym wypadku szokujące doświadczenie przemocy seksualnej może doprowadzić ludzi do szaleństwa albo do zaburzeń osobowości, w przypadku których ewidentnie rozluźniają oni lub tracą kontakt ze swoim rdzeniem, z centrum, ponieważ wszystko, co jest z tym kontaktem związane, jest zbyt bolesne. W każdym przypadku trauma jakiegokolwiek rodzaju może powodować dramatyczne wręcz podniesienie progu fizycznej i psychicznej wrażliwości, aktywizując naturalne reakcje ciała w celu jego udoskonalenia, stanowiącego przygotowanie do stanów podwyższonej czujności. Gdyby seks uważano za czynność świętą, świat nie żyłby w takim pomdrugeszaniu, w jakim żyje dzisiaj. Obecny na wszystkich kontynentach rynek niewolników seksualnych jest przedsięwzięciem przynoszącym miliardowe zyski. Mężczyźni, kobiety i dzieci są sprzedawani i kupowani jako obiekty seksualne. Różnorodne parszywe grupy zorganizowanej przemocy seksualnej używają energii seksualnej do zamanifestowania swej kontroli nad innymi istotami lub wykorzystują ją w czasie swych rytuałów, jako ofiarę z życiodajnej siły, służącą przywołaniu mrocznych, demonicznych bytów i skuszeniu ich do pobytu w fizycznej rzeczywistości. Energia seksualna jest najważniejszą z sił, które istnieją wewnątrz ciebie, i z tego powodu zaangażowani w działania służące kontroli umysłów używają seksualnej energii w celu kontroli i sterowania swoimi niewolnikami. Seks generuje niesamowitą ilość energii i podobnie jak energia atomowa z impetem otwiera przejścia do innych rzeczywistości. Z tego powodu ludzie, którzy uprawiają seks wbrew swojej woli lub też są w nim dyskryminowani, przyciągają byty o niższych wibracjach, które będą pasować do ich fantazji i je zrealizują. Myśli i pragnienia są naładowane mocą energii seksualnej. Później byty posiądą i przejmują na własność ciało, sterują seksualnością danej osoby. Bardzo łatwo jest zezwolić takiej, pozbawionej formy fizycznej istocie przejąć kontrolę nad waszymi genitaliami, jeśli seksualność nie stanowi dla was żadnej wartości. Pociąg do pornografii i mrocznych odmian seksu oznacza większą podatność na wykorzystanie przez owe siły w celu zdewaluowania seksu. Można również dać się opętać przy braku emocjonalnych, mentalnych, fizycznych lub duchowych barier. Dryfowanie po morzu zagubienia, trudność w podejmowaniu decyzji życiowych lub brak miłości do samego siebie i do swojego ciała otwierają drzwi nieproszonym gościom. Czasem rany odniesione w tej rzeczywistości pojawiają się jednocześnie w innych wymiarach doświadczeń, w innej wersji ciebie, w innej linii czasu. Bądźcie bardziej świadomi związku wytwarzającego się pomiędzy czasem linearnym, a wielowymiarową przestrzenią czasu poza czasem. Możecie to osiągnąć poprzez połączenie swojej inteligencji emocjonalnej z intuicją, zauważając z pełną jasnością umysłu synchroniczną naturę życiowych zdarzeń. Wyższa wersja ciebie zawsze współpracuje z tobą, towarzysząc ci podczas twojej duchowej integracji. Pamiętaj, możliwości ustanowienia duchowych połączeń są w obecnych czasach tak ogromne, że uzdrowienia, z których teraz zdasz sobie sprawę, wyślą sieci istnienia całe mnóstwo wibracji i częstotliwości będących twoim twórczym wkładem w przebieg tańca. Ważne, abyś wiedział, że twoja świadomość pracuje na twoją integrację i uzdrowienie, abyś mógł uzyskać pełen wgląd i wiedzę o wszystkich zagadkach i zawiłościach swych doświadczeń. Przemoc seksualna może być postrzegana jako doświadczenie wzmacniające, jeśli zapytasz siebie o prawdziwy cel odniesienia ran i będziesz się starał zrozumieć wielowarstwowe sedno kwestii do uzdrowienia. Czego się nauczyłeś o sobie i o tych, którzy zabawili się twoją energią seksualną? Twoje refleksje dadzą ci możliwość stanięcia twarzą w twarz z prawdziwym sobą poprzez intymny kontakt z inną istotą ludzką, która być może odzwierciedla ukryte aspekty ciebie lub z którą łączą cię związki karmiczne. Style życia i spopularyzowane przez media style życia seksualnego, takie jak na przykład związki z wieloma partnerami, nie stanowią przejawu zdrowego i pielęgnowanego życia. Pod względem energetycznym związek z wieloma partnerami może być bardzo, ale to bardzo dezorientujący i wyczerpujący dla wszystkich zaangażowanych.
Kiedy zbyt wiele osób trwa w jednym związku, spłyceniu ulegają szczerość, głębokość i integralność. Twoje komórki wiedzą, kiedy nie jesteś doceniany. Jeśli masz zamiar być w związku, niezależnie od tego, czy jest to związek homoseksualny czy heteroseksualny, bądź zaangażowany. Badaj subtelne niuanse romansu i pozwól tajemnicom zmysłowości rozkwitać. Kiedy uprawiasz z kimś seks, upewnij się, że kochasz, podziwiasz i ufasz tej osobie. Jeśli uprawiasz seks z kimś, komu nie ufasz, uciekaj. Zdrowy, totalny seks stoi na fundamentach szczerości i prawdomówności. Kiedy budujesz intymny związek, opierając go o pewność, zaufanie, integralność i dobrą zabawę, wówczas możesz zacząć aktywizować wszystkie rodzaje kodów świadomości zawartych w DNA i podnieść jakość swojego życia dzięki zdobywanej tak wiedzy. Wspólnota doceniająca silne więzy rodzinne, oparte na miłości i udanym seksie, będzie tworzyć lepszą społeczność. Wyrażana i doceniana seksualność przyciąga z kolei takie wibracyjne byty, które wzbogacą akt miłosny o doświadczenie wiedzy kosmicznej. Zjawisko to znano na waszej planecie już dawno temu, jako najwyższy dar miłości służący zrównoważeniu społeczności. Dobre, wiążące, pełne miłości przeżycie łączące dwoje ludzi, które prowadzi do udanego, szczerego, pełnego miłości orgazmu, rozejdzie się energią po sąsiedztwie. Energii nie da się powstrzymać ścianami. Wspólnota doceniająca silne więzy rodzinne, oparte o miłość i udany seks, będzie tworzyć lepszą społeczność, zapewniając tym samym pokój i dobrobyt w całym kraju. Wyobraź sobie całe miasta ludzi ceniących niczym skarb swoje seksualne poszukiwania, kochających się par, roześmianych i wzajemnie się wzmacniających w prywatności swoich własnych odkryć. Kiedy docenicie seksualną ekspresję jako drogę wiodącą ku twórczej energii istnienia, cały świat zawibruje znacznie większą świadomością duchowego celu życia. Seks jest wibrującą, twórczą energią, a wykorzystany mądrze może zmienić świat. Kiedy trwasz zawieszony w orgazmie, doświadczasz uzdrawiającej energii tworzenia, a twoje własne energetyczne częstotliwości oddają swe wibracje otoczeniu i całej Ziemi. Udany seks to dobry interes dla wszystkich. Wniesiesz swój wkład w wielki taniec energii, kiedy zaakceptujesz samego siebie jako istotę seksualną i, w wariancie idealnym, w nowym świetle ponownie przemyślisz swoje seksualne doświadczenia, postrzegając je jako świetne lekcje gospodarowania energią. Plejady były przez długi czas utożsamiane z duchowym wzrostem poprzez rozwój seksualny, wytwarzający częstotliwości energetyczne, które zapewniają bogactwo i urodę w świecie materialnym. Nasz dom w znaku byka jest uważany za pełną wigoru, płodną i wysoce uduchowioną energię. Różne planetarne, lunarne i solarne układy powiązane z konstelacją Plejad dostarczą nowych kodów seksualnej godności, czego rezultatem będzie podniesienie waszego poczucia wartości i zrozumienia przyjemności seksualnej. Silne więzi miłości i zaufania w związku partnerskim są niezbędne dla głębszej eksploracji wielowymiarowych rzeczywistości za pomocą energii seksualnej. Taki związek ugruntowuje cię w tej rzeczywistości tak, abyś w trakcie podróży do gwiazd pamiętał, kim jesteś i skąd pochodzisz. Swojego ciała możesz używać w sposoby, których istnienia sobie nawet nie wyobraziłeś, a jeśli zmienisz swoje przekonania odnośnie ciała i seksu, staniesz się odbiorcą niezliczonych i satysfakcjonujących olśnień. Nanosekunda to możliwość zrozumienia energii wzmocnienia, energii mocy poprzez wykształcenie różnych horyzontów rzeczywistości. Ważnym jest wiedzieć, że wyzywające sytuacje pojawiają się, aby zainicjować zmianę, rozwiązanie starych kwestii, a nie ma bardziej istotnych niż kwestie seksualne, uwalnia cię, abyś mógł wieść bardziej znaczące, emocjonalnie satysfakcjonujące życie. Używaj swojego ciała jako szanowanego i godnego wyróżnienia seksualnego wehikułu, umożliwiającego ci badanie swojej tożsamości i przyswajanie wiedzy w postaci dojrzałych kodów seksualnych. Seksualność wykorzystywano przez długi czas jako rodzaj przyjmowania i przekazywania energii, zatem w czasie miłosnego aktu ciesz się na wszystkie sposoby z tego, gdzie jesteś, co robisz.
jednak możesz też nauczyć się wzmacniać natychmiastowość swojej fizycznej przyjemności, będąc obecnym w danej chwili oraz mając świadomość bycia w innych teraz. Pamiętaj, energia seksualna to potęga, wytwarza ona moc niezbędną do otwierania okien i drzwi do innych wymiarów, uzdrawia i wzmacnia, pobudza waszą ciekawość. Wielka namiętność ma nawet cel większy, tak więc prosimy, abyś był świadomy mocy, z którą igrasz. Pamiętaj również, jakość i czystość intencji określają częstotliwość twoich doświadczeń i ta zasada jest prawdziwa dla wszystkich przedsięwzięć. Raz jeszcze powtarzamy, że pełne zaufanie i szczerość w związku zatrzymają energie seksualne w twoim ciele, umożliwiając ci odbycie bardziej ekscytującej podróży. Nowe pogranicze wielowymiarowego życia i uzdrawiania zawsze przyciąga pionierów. Wielu z was zdecydowało się pobierać lekcje i uzdrawiać, ustanawiać związki, odnajdywać połączenia, zbliżać do siebie rzeczywistości w sposób, który jest obcy obecnemu systemowi przekonań danego społeczeństwa. W podróży przez świadomość sposób, w jaki zarabiasz na życie, jest mniej istotny niż to, w jaki sposób zarządzasz swą energią. Możliwości, w których jesteś obecnie zanurzony, są zarazem ogromne i subtelne. Wszystko dzieje się bardzo szybko, a ty jesteś w centrum wydarzeń. Stoi przed tobą wyzwanie polegające na przyjęciu wielu nauk, w tym przekazów z konstelacji Plejad lub z innych galaktyk. Bądź otwarty na zalety i siłę ludzkiego ciała, pomyśl o jego mądrości i doceń akt seksualny jako godną podziwu, czczoną formę tworzenia. Pamiętaj, by zwracać baczniejszą uwagę na to, co mówi ci twoje ciało. W jaki sposób seks wzmocnił twój duchowy wzrost i czego się nauczyłeś o sobie na podstawie swoich intymnych doświadczeń? Kontakty seksualne mogą pobudzać komórki, by stały się zmysłową biblioteką wiedzy, wkładem w piękno, przyjemność i miłość. Pozwól sobie odczuwać moc i witalność, które naturalnie do ciebie należą i żyj tak, aby je wyrażać. Drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, jesteście odpowiedzialni za poszukiwanie seksualnej przyjemności z jednoczesną świadomością świętości tej drogi, którą kroczycie jako istoty godne, szanujące swoje ciało i ciało swojego partnera, pełne szacunku dla wiedzy, że sami możecie wzbogacić układy kosmicznego tańca.